Naprawdę zaczynasz zauważać małe szczegóły w osobie, co do której wydaje ci się, że za tydzień może być martwa. Pamiętam, jak pierwszy raz widziałem Legeta. To było w namiocie kantyny. Ciął jajko na twardo na małe plasterki za pomocą noża. Zupełnie jakby kroił szynkę. W tym momencie dotarło do mnie, że nigdy w swoim 23-letnim życiu nie widziałem, żeby facet kroił jajko na plasterki w ten sposób. Nie wiem, dlaczego to pamiętam. Tam jest działko przeciwlotnicze. Musimy je rozwalić. Zapłacisz za to? Właśnie wyłamałeś jej cholerną furtkę. Wstać sobie skarpetkę do gęby. Przygotuj się do strzału! Cele! Otworzę ogień do tych strzałów! Sierżancie, na ziemię! Diabol! Cofam! Strzelam! Strzelam! Więcej szkopów tam! Baker! Musimy ich zajść od tyłu! Dorwaliśmy wszystkich! Biedni dranie. Powinniśmy im pomóc. Może jeszcze jacyś żyją. Co robimy? Nic nie możemy zrobić. Ale sierżancie! Ruszaj się, Leget! To był ostatni? Tam jest działko przeciwlotnicze. Musimy je rozwalić. Thank you.
Nie żyje! To chyba wszyscy. Baker, rozwal to działo ładunkiem. Dopiero wtedy będziemy się mogli stąd wynieść. Nie mamy teraz czasu na odpoczynek. Czwarta dywizja piechoty właśnie przedziera się przez plażę Utah. Wszędzie tutaj są Niemcy! Ruszamy!